potrafisz to wyjaśnić, czemu Piotrek no, nie może zaskoczyć w kadrze. Jeden dobry mecz to ten z Danią jeszcze u Waldemara Fornalika. Ja myślę, że tutaj słowo klucz to doświadczenie. Mówimy o zawodnikach. Piotrek jest zawodnikiem, który to doświadczenie dopiero zdobywa, a Kuba Błaszczykowski jest tym zawodnikiem, który to doświadczenie już oddaje właśnie strzelając takie bramki w takich momentach decydujących o wyniku spotkania dla swojego zespołu, więc tak jak Sebastian powiedział, Piotrek jest zawodnikiem o wielkim potencjale. Myślę, że to spotkanie dzisiejsze z tak zdeterminowanym przeciwnikiem, fizycznie również grającym, z tak tutaj zagęszczoną środkową linią i tym brakiem przestrzeni, no nie odnalazł się po prostu, ale to nie znaczy, że to jest zawodnik, który nie jest w stanie tego potencjału, który ma, który potwierdza grając w swoim klubie, oddać reprezentacji. Po prostu no, musi być przyjść pewien moment, pamiętamy jak wchodzili zawodnicy, jak Robert Lewandowski, którzy też wszyscy mówili o wielkim talencie, nie od razu to wszystko funkcjonowało, więc tutaj troszeczkę refleksji na pewno jest potrzebne i przede wszystkim wiary. Myślę, że trener Nawałka bardzo mocno wierzy we wszystkich zawodników, których zabrał ze sobą na Euro, jak również tych, którzy zostali w domu i tutaj nie dlatego, że Sebastian siedzi obok, ale wiemy jaką rolę odegrał również w eliminacjach. Taki jest sport, taka jest piłka i przede wszystkim no, każdy mecz to jest sprawdzian. Dzisiaj sprawdzian korzystny dla nas. Wynik 1-0, zwycięstwo, trzeba tylko pogratulować zespołowi no i podkreślić jeszcze raz, że to był bardzo dobry mecz Ukraińców i naprawdę mimo wyniku myślę, że mogą po prostu pozytywnie myśleć o tym spotkaniu. To jest mecz, który daje pewną perspektywę na przyszłość dla tego zespołu. Jeszcze słowo o Piotrze Zielińskim, mianowicie po pierwsze. Musi wiedzieć, że częścią zawodu, który wykonuje, są niepowodzenia i dzisiaj go akurat takie spotkało, na szczęście, bez konsekwencji dla całej drużyny. Ale musi być gruboskórny i odporny. Nie może się załamywać. To raz. A dwa, że wielka rola dla kolegów i dla trenera Nawałki, w końcu taki Piotrek Zieliński to jest przyszłość. I dzisiaj odstrzelenie go i pokazanie mu w jakimkolwiek aspekcie, że stary, ty zawiodłeś, ty się już tutaj nie liczysz, ty już nie jesteś częścią... Tą częścią ekipy, na którą my liczymy, byłoby wielkim błędem nie tylko w kontekście tego turnieju, ale w kontekście po prostu przyszłości reprezentacji. Bo warto temu chłopakowi pokazać, że dobra, no jasne, dzisiaj ci nie wyszło, ale masz siłę, masz potencjał, masz talent, liczymy na ciebie w przyszłości i czuj się jednym z nas. No, umiejętność podbudowania psychicznego ze strony wszystkich wokół, nawet jeżeli Piotr miałby już nie grać w tych mistrzostwach, co wcale nie jest przesądzone. Absolutnie, bo myślę, że jeszcze mamy do zagrania przynajmniej 2 mecze. A może nawet 3. No. Macie rację i ty i Wojtek, tylko wiesz, ja patrzę teraz punkt na trenera. Na pewno to Adam zrobi to, co mówisz. Jemu jest potrzebny znakomity psycholog, mówię Piotrze Zieliński, w tej chwili, w moim odczuciu. Znakomity psycholog, praktyk, nie teoretyk. Być może, jak gdyby to był jeszcze zawodnik, który obojętnie w jakimś dziedzinie sportu mógł mu pomóc. Tylko, że trener potrzebuje zawodnika na tych krzesłach tu i teraz. I teraz ten mecz też się odbije potem na jego losach w tych mistrzostwach, jak daleko będzie szła nasza drużyna, bo tak musi być. Tu i teraz, bo trener potem decyduje o tym składzie. No teraz jeszcze mogę coś dorzucić o Piotrku Zielińskim. Fajny Piotrek, chłopak. Tak, to jego wejście i gra od początku pokazuje nam troszeczkę inny problem, ponieważ jest to zawodnik, który wcześniej nie występował, prawda? Tych meczów miał, rytmu meczowego miał bardzo mało. On trenuje, on ma kompensacyjne treningi, tak jak ta część grupy, która do tej pory nie występowała na Euro. I teraz możemy się spotkać właśnie z tym problemem, że jeśli będziemy myśleć o kolejnych zawodnikach, bo będą kartki, może jakieś urazy, miejmy nadzieję, nie, będą musieli wchodzić nowi zawodnicy. A oni już nie mają tego ogrania meczowego. A na takim poziomie, może z Irlandią, by to było możliwe. Natomiast jak przychodzi taki pojedynek, o którym Wojtek wspominał, czyli bardzo blisko siebie przeciwnicy, silni, szybcy, wytrzymali, gdzie trzeba właśnie tych pojedynków fizycznych przeprowadzić mnóstwo, no tam będzie coraz trudniej tym zawodnikom wskakiwać nowym, na boisko. Dlatego też słowa pochwały dla Tiago Cionka, którego nie jestem wielkim faworytem, fanem, przepraszam. Tak. Natomiast zagrał dzisiaj, zagrał dobre spotkanie, zwłaszcza w drugiej połowie, kiedy Kuba Błaszczykowski mu pomagał. Bardzo dobrze.